Nieco ponad 2 lata temu rozpocząłem nowy rozdział w swoim życiu. Zostałem postawiony przed wyborem szkoły średniej. Postanowiłem pójść do liceum ogólnokształcącego, którego wybór był chyba najbardziej uzasadniony stosunkowo krótkim dojazdem. Na początku byłem mega podekscytowany. Dla mnie nowa szkoła oznaczała świeży start. W końcu na tym etapie edukacji skończę 18, poczuję tę wolność, no i odkryję swoją pasję, którą będę realizował zawodowo. Brzmi świetnie, prawda? Niestety cały entuzjazm wyczerpał się po paru tygodniach. Codzienność stała się szara, nowe doświadczenia bardziej męczyły niż zaskakiwały. Poczułem się trochę tak jak w styczniu każdego nowego roku, kiedy oczekiwania wielkiego, nowego ja szybko giną w brutalnej rzeczywistości. Z tej nudy uratowała mnie wtedy wiadomość od mojego przyjaciela. Pamiętam ten październikowy wieczór. Siedziałem wtedy samotnie w swoim pokoju, jak zwykle bez celu przeglądając Face'a, gdy przeczytałem: hej, a co byś powiedział na apkę społecznościową dla osób szukających startupu? Musicie wiedzieć, że praktycznie od początku naszej znajomości z Kacprem próbowaliśmy pracę nad różnymi projektami. Często wymienialiśmy się pomysłami, dlatego byłem przyzwyczajony do takich wiadomości. Jednak ta miała w sobie to coś. Zanim zatraciłem się w wyobrażeniu sobie całego działania aplikacji, kolorów loga naszej firmy, czy gdzie postawimy swoje biuro, zdążyłem mu odpisać, że jego pomysł brzmi bardzo, bardzo fajnie. Resztę wieczoru spędziliśmy na gromadzeniu naszych pomysłów, wspólną wizję. Wtedy nawet nie pomyślałem, że coś, co wydawało mi się być bardzo, bardzo fajnym pomysłem, całkowicie pochłonie mnie na najbliższe miesiące. Szara licealna codzienność wygląda bardzo prosto. Rano wstaję, zwykle o tej samej godzinie, szykuję się, jadę do szkoły. Tam spędzam połowę swojego dnia na różnych zajęciach, brnąc przez podstawę programową, zaliczając kolejne testy. Po powrocie do domu przygotowuję się na następny dzień. I ta rutyna ma oczywiście swój jeden główny cel. Dobrze nauczyć mnie do egzaminu dojrzałości. Ale to jest jedna droga. Sprawdzona, zaufana przez system, którą idą wszyscy uczniowie. Jeśli wszystko będę robił zgodnie z wskazówkami, dostanę się na dobre studia i znajdę pracę dla siebie. Jednak mnie kusiło znajdujące się tuż obok pobocze. Startup wiąże się z ogromnym ryzykiem. Byłem wtedy w sytuacji, w której jestem tak naprawdę zwykłym uczniem liceum, czyli innymi słowy mam co robić. Nie mam większego doświadczenia ani nawet konkretnych umiejętności. Na pierwszy rzut oka nie nadaje się do pracy nad startupem, co zresztą sam sobie wtedy pomyślałem. Moją motywacją do podjęcia ryzyka okazała się być jednak sama próba. Właśnie dlatego, że cały czas chodzę do liceum, dlatego, że nie mam większego doświadczenia i dlatego, że nie mam żadnych konkretnych umiejętności, powinienem teraz bawić się w startupy. Nie mam w tej chwili nic do stracenia, a angażując się w taki projekt na pewno zyskam. Ta decyzja zmieniła moją codzienność jeszcze bardziej niż zmiana szkoły. Od tej chwili po zajęciach rozpoczynałem swoje drugie życie. Szary dzień nabierał kolor, gdy tylko siadałem do komputera, żeby cały wieczór przepracować nad projektem. Starałem się trzymać granice pomiędzy tymi dwoma światami, jednak z czasem zaczęła się ona nieco zacierać. Ja natomiast wiedziałem, na którym bardziej mi zależy, więc musiałem liczyć się z kosztami. Oceny w szkole, życie towarzyskie, no i przede wszystkim mój własny wolny czas. Jednak zamiast zamartwiać się, jak mi to jest źle, starałem się z nimi zwyczajnie pogodzić. A co najważniejsze, praca nad projektem absolutnie wynagradzała te wszystkie trudy. Po raz pierwszy zapewniłem sobie autonomię, moje własne pole do popisu. Teoretycznie nikt nie stał nade mną, sprawdzając, czy na pewno wyrobię się z deadline'em. Nie miałem żadnych określonych godzin, w których muszę pracować. W każdej chwili mogłem ze wszystkiego nawet zrezygnować. Jedynym elementem, który mnie przy tym trzymał, była moja własna chęć do pracy. A ludzie o wiele lepiej pracują nad projektami, które wynikają z ich wewnętrznej motywacji w porównaniu do tych, które są im po prostu narzucane. Zresztą świetnie obrazuje to rywalizacja pewnych dwóch encyklopedii internetowych. Na przełomie XX i XXI wieku Microsoft decyduje wydać się encyklopedię, która będzie dostępna zarówno na płycie CD, jak i internetowo. Do pisania artykułów zatrudnia ekspertów z każdej dziedziny.
projekt nadzorują świetni menedżerowie, którzy mają do dyspozycji nawet więcej niż wystarczający budżet. Całość przebiega według klasycznego modelu pracy. Tymczasem za drugą encyklopedię nie był odpowiedzialny żaden z konkurentów Microsoftu. Właściwie nie była za nią odpowiedzialna żadna firma. Projekt nie ma żadnych funduszy, zweryfikowanych źródeł informacji, ani nawet biura. Wszystkie osoby pracują za darmo, a czasem nawet dopłacają do tego projektu, żeby w ogóle mógł się udać. Pracują po godzinach w swoich mieszkaniach. Ich jedyną motywacją do tworzenia jest chęć tworzenia czegoś własnego. I ten wyścig potrwał do 2009 roku, kiedy projekt jednej z tych encyklopedii został zamknięty z powodu miażdżącej przewagi konkurencji. Tradycyjny sposób pracy nad Encartą Microsoftu okazał się być nieskuteczny w porównaniu do pasjonatów tworzących dziś najpopularniejszą encyklopedię na świecie, czyli Wikipedię. Ale zadajmy sobie teraz w tym momencie pytanie. Czy celem osób, które pracowały nad Wikipedią, było osiągnięcie sukcesu na światową skalę? Czy może celem ich działań była nienawiść do Microsoftu? Może nie mieli nic do roboty po godzinach? Może lubią, jak im się nie płaci za pracę? A może zwyczajnie czerpali przyjemność z tworzenia, z samego procesu tworzenia? Pracując w startupie, szczególnie który jest na wczesnym etapie rozwoju, korzysta się z metody ciągłego poszukiwania. Szuka się odpowiedniego modelu biznesowego, dodaje ulepszenia do produktu lub chociażby zmienia się styl organizacji pracy zespołu. To wszystko pomaga w dostosowaniu projektu do oczekiwań rynku, stworzenia jak najlepszego produktu i jeszcze przy okazji wyjściu tym na zero. Śmiało można stwierdzić, że taka procedura jest skuteczna. Dlatego zresztą jest tak bardzo popularna. Więc skoro działa ona w startupach, to czemu by ją nie wprowadzić w życie? Takie zwykłe nasze codzienne życie. Czy dzięki takim powtarzającym się iteracjom, polegającym na zdefiniowaniu problemu, stworzeniu rozwiązania i przetestowaniu go, moglibyśmy przybliżyć się do upragnionego celu? Nad tym samym startupem pracuję po dzień dzisiejszy. I tak jak w każdym projekcie mieliśmy swoje wzloty i upadki. I pomimo tego, że jak zresztą każdy uwielbiam odnosić sukcesy, to porażki mają ten urok. Kończą pewną iterację. Zachęcają do chwilowego przystanku, wyciągnięcia wniosków. I podobnie w naszych planach, prywatnych czy zawodowych. Jeśli spojrzymy na siebie trochę jak na startup, będziemy mogli posłużyć się podobną metodologią. Dzięki stawianiu sobie osiągalnych celów, sumiennym mierzeniu swoich starań oraz pozostaniu otwartym na opinie innych osób, jesteśmy w stanie usprawnić nie tylko swój startup, jak i również nas samych. Dziękuję bardzo.